dobry Państwu, 11 dzień czerwca. Witamy w niedzielę z Barsinghausen. Za chwilę rozpocznie się kolejna konferencja prasowa z udziałem ludzi ze sztabu reprezentacji Polski, bo nie z udziałem piłkarzy reprezentacji Polski. Szkoda, 2 mecze. Nie z udziałem, dzień dobry Państwu, aczkolwiek dzień dobry to jest takie za dużo powiedziane, no forma grzecznościowa, bo myślę, że nie jest to dobry dzień, bo rzeczywiście brakuje choćby tu dzisiaj Pawła Janasa, który powinien stanąć do odpowiedzi. 2 dni po meczu z Ekwadorem, 2 dni bez polskich piłkarzy na konferencji prasowej. Nie jest to normalne, nie jest to dobre. Wydaje mi się, że to w ogóle źle funkcjonuje, jeśli chodzi o Polski Związek Piłki Nożnej i szczególnie selekcjonera, który zamiast szukać pozytywów, zamiast dobrze reprezentować kraj tutaj, doprowadza do takich sytuacji, że jesteśmy naprawdę powszechnie tutaj w Niemczech krytykowani. Jedyne, co się chwali, to są nasi polscy kibice. To jest super, natomiast wszystko inne niestety podlega bardzo ostrej krytyce. Proszę Państwa, 3 dni pozostało do spotkania z Niemcami. Przenosimy się do stołu. Czas rozpocząć dzisiejszą konferencję prasową. Delegacji prezes Polskiego Związku Piłki Nożnej, pan Michał Listkiewicz. Witamy panie prezesie. Jest także wiceprezes Polskiego Związku Piłki Nożnej od spraw szkolenia, pan Antoni Piechniczek. Witamy bardzo serdecznie, a także jest z nami osoba, która ma ogromny wpływ na to, jak funkcjonują piłkarze, mianowicie pan Tomasz Leśniak, kucharz, który w tym roku przygotowuje posiłki dla reprezentantów. Na co dzień pracuje w krakowskim Sheratonie, a tutaj robi wszystko, by piłkarze byli zadowoleni z kuchni. O wszystkim powie Państwu oczywiście w rozmowach. Chciałbym także przeprosić Państwa za to, że 2 dzień po meczu nie są z nami dzisiaj tutaj piłkarze. Ale dziś Paweł Janas dał wolny dzień wszystkim piłkarzom i oni ten dzień wykorzystują. Część z nich spotyka się ze swoimi bliskimi, z rodzinami. Część pojechała rekreacyjnie nad wodę łowić ryby. Część jest w tej chwili w Hanowerze po mszy. Zostali zaproszeni do Hanoweru przez księdza Kudłę, który jest tutaj proboszczem tutejszej parafii, i po mszy zostali przyjęci przez niego kawą, herbatą. W tej chwili właśnie tam są. Stąd taki, a nie inny dzisiaj skład. Propozycja dla Państwa, myślę, atrakcyjna. Nasi goście odpowiedzą na wszystkie pytania z tym związane. Jutro, zgodnie z umową, wracamy do rytmu pracy. Będą z Państwem 3 piłkarze. Mamy nadzieję, że będą Państwo mogli dowiedzieć się o wszystkim, co Was interesuje. Także dzisiaj piłkarze, ci, którzy są dostępni, wychodzą. Nie tak dawno, około 45 minut tam spędził Mirosław Szymkowiak, który rozdawał autografy, rozmawiał z dziennikarzami. Myślę, że i wieczorem ci piłkarze, którzy wrócą do ośrodka, uda się ich namówić na krótkie rozmowy i wywiady w okolicach kolacji. So now shortly in English, I'm very sorry we don't have players today. Paweł Janat decided they have a free day. So some part of them they went to meet their girlfriends, wives, children. Part of them went fishing or to the forest, and some of them are in the church in Hanover. They went to the mass, and now they have coffee time with priest, Polish priest here. Paweł Janas też ma dzisiaj swój program, prosił o to, żeby uszanować tak zwany wolny dzień. Na pewno będzie na konferencji we wtorek w Bochum, to jest zagwarantowane. Przekażę informacje od... Bochum, to wie, wtorek to jest, nie wiem, 5. dzień czy któryś po meczu, no to jest, no... Traktujmy się poważnie. Dzisiaj ma wziął wolny dzień. Jaki ma program? Jaki ma program? Dzień nie odpowiada na pytanie. To jest naprawdę, panowie, poważna sprawa. Program interesuje Was konkretnie, jaki ma dzisiaj trener? To trener robi, łowi ryby, je ciastka, nie przyjechała do niego. Wypadło mu coś tak ważnego, że nie może. Nie, z tego co wiem, dysponuje swoim wolnym czasem. No, ja nie mam takich upoważnień, żeby Wam mówić konkretnie godzina po godzinie, co robi. Natomiast przekażemy oczywiście Waszą sugestię, żeby trener był także jutro na konferencji. Ja pytanie do trenera Piechniczka, czy miał dwa wolne dni z rzędu na mundialu w Hiszpanii albo w Meksyku? So maybe we excuse all international journalists, because there is a hot question now about Mr. Janas and why he's not with us. Okay, so we'll let's answer this question. Was question to Mr. Piechniczek if he had such a free day when he was
in 82, the coach of Polish team. Ja bardzo przepraszam, ale ja nie chciałbym być przedmiotem, że tak powiem, państwa przesadnie dużego zainteresowania moją osobą, jak i swego rodzaju atakami skierowanymi pod moim adresem, bo ja nie zastępuję Pawła Janasa i mogę dużo powiedzieć na temat meczu, który tak jak państwo obserwowaliście. Natomiast moja opinia niekoniecznie musi być zbieżna z opinią trenera Janasa i ja tutaj, jeśli cokolwiek powiem, to mogę powiedzieć tylko w własnym imieniu, a w imieniu, nie w imieniu trenera reprezentacji. Także ja myślę, że kolega Borek mnie tutaj doskonale rozumie i po prostu zwolni mnie z obowiązku przypominania sobie, jak było w Hiszpanii. W Hiszpanii zainteresowanie naszą ekipą było ciut mniejsze jak dzisiaj tutaj. Konferencje prasowe dziś odbywały, to odbywały się na terenie naszego ośrodka i w zasadzie no, dziennikarze mieli dostęp do ekipy od początku do końca, ale to były inne czasy, to było 20 parę lat temu i zasady były inne niż, powiedzmy sobie szczerze, narzucone nie przez nas, ale przez międzynarodowe, że tak powiem, zasady i przepisy gry, które są, było nie było, bardziej, że tak powiem, zbliżone do dziennikarzy niż te, które były w 82 roku. So Mr. Piechnicze said that he can't replace Mr. Janas. He will only speak in his name. That it was quite different in 82 when he was in Spain. The press conference were inside the place where the players live, and this was absolutely different from this time. So please, he will only speak in his name and he can tell you what he thinks about the match, but he can't replace. 4 tygodnie. Pan tutaj mówi o Niedzielanie, o Frankowskim, o tych, których na Mundialu nie ma. To była suwerenna decyzja Pawła Janasa. Natomiast koncentrując się na liczbach, na faktach, Andrzej Niedzielan ma za sobą życiowy sezon, 10 bramek, 7 asyst w lidze holenderskiej. Potem inna sprawa. Mam takie wrażenie, że od pewnego czasu zawodnicy, którzy są z trenerami reprezentacji dłużej niż 4-5 dni, to potem mają problem z formą, bo tak było przed Mistrzostwami Świata w Korei, kiedy Engel miał do dyspozycji piłkarzy przez 3 tygodnie, tak jest teraz, kiedy miał piłkarzy do dyspozycji raz profesor Jastrzębski, dwa selekcjoner. Jeśli piłkarze przyjeżdżają z klubów zachodnich i są w reprezentacji 3 dni, to w miarę fizycznie normalnie wyglądają. Ja nie widziałem, żebyśmy biegali przynajmniej równie szybko jak reprezentacja Ekwadoru. Ponoć to było wszystko wyliczone, zaplanowane, ciężkie nogi z Kolumbią, trochę lżejsze z Chorwacją. I nagle dzisiaj się okazuje, że my jesteśmy od kogoś mniej sprawni, mniej zwrotni i zdecydowanie wolniejsi. Ja nie wierzę, że Maciej Żurawski nie jest w stanie oderwać się na prawo, na lewo i zrobić sprintu na 15 metrów. Nikt mnie nie przekona, bo oglądałem Macieja Żurawskiego w 40 meczach w tym sezonie w Lidze Szkockiej, w Pucharze Szkocji, w reprezentacji i zdecydowanie lepiej wyglądał fizycznie niż po tym, jak przyszedł przygotowania w Szwajcarii i jak jest z trenerami reprezentacji przez kilka tygodni. Ja mogę. My z Oslo 3-2, później pojechaliśmy do Korei, ta drużyna też biegała wolniej niż Koreańczycy, tak? To teraz też wygraliśmy w eliminacjach, jak piłkarz przyjechał na 3 dni z klubu zagranicznego, z klubu Trabzonspor i nagle się okazuje, że jest trenerami reprezentacji przez 3 tygodnie i nie jest w stanie wykonać dwóch sprintów na 50 metrów. Panie redaktorze, ja myślę, ponieważ ja znam realia i wiem, że panowie, większość z was przynajmniej ma bardzo dobre układy i relacje z piłkarzami, to pewne sprawy należałoby ich zapytać wprost. Proszę mi wierzyć, no, ja przyjechałem. Pan się spodziewa, że piłkarz powie, że jest zajechany, przysłowiowo mówiąc? Że jest zmęczony, że za ciężko trenował? Ja nie takie wypowiedzi piłkarzy słyszałem, nie takie wypowiedzi piłkarzy czytałem i też się mogłem zastanawiać, czy to jest rzecz prawdziwa, czy nie. Proszę mi wierzyć, panowie, ja się czuję w roli odpowiadania na pytania, na które absolutnie... Na sytuacje, na których absolutnie nie ma żadnego wpływu. No, proszę mi wierzyć, nie chciałbym uciekać przed tym. Natomiast, prawda jest taka, że tylko mądra i rzeczowa rozmowa z nimi może przybliżyć, że tak powiem, prawdę. Proszę bardzo. Moment, first of all, lojalność trenera Antoniego Piechniczka, który tutaj jest z Polskim Związkiem Piłki Nożnej. Po drugie, no fajnie, że jest z nami pan Tomek, ale do pana Tomka to pewnie chętniej wpadniemy do Sheratonu, jak przyjdziemy na mecz Wisły albo Krakowi coś zjemy. My tutaj, ja myślę, że powiem w imieniu wszystkich polskich dziennikarzy, przyjechaliśmy do Niemiec przeżyć sukces i wszyscy przyjedziemy do Dortmundu po to, żeby zobaczyć grającą ambitnie reprezentację Polski i będziemy od pierwszej do ostatniej minuty tej reprezentacji kibicować. Natomiast mam pytanie do pana prezesa Listowicza. Czy pan nie ma wrażenia, no, że to się robi wszystko trochę niepoważne, że jesteśmy tutaj świadkami jakiejś samowoli?